Dzień dobry i witam Państwa w pierwszym odcinku podcastu Zapomniana Biologia. Mam na imię Michał Wagner, jestem pracownikiem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuję się naukowo historią i filozofią nauki, zwłaszcza historią i filozofią biologii. I właśnie w tym podcaście chciałbym skupić się na opowiedzeniu Państwu historii zapomnianych teorii biologicznych. Czym są te zapomniane teorie biologiczne? Czym jest zapomniana biologia? Mam tutaj na myśli teorie naukowe, które kiedyś inspirowały społeczności naukowe, a które obecnie są całkowicie, wydawałoby się, zapomniane i interesują jedynie historyków nauki. Tematykę tego podcastu chciałbym zawęzić tylko do jednej dziedziny biologii, mianowicie do dyscypliny, jaką jest biologia ewolucyjna. I opowiedzieć Państwu właśnie o historii rozwoju biologii ewolucyjnej i tym samym skupić się na szczycie tego rozwoju, jakim był XIX wiek. Kanadyjski filozof i historyk nauki James Lennox, omawiając zagadnienie rozwoju nauki, stwierdzi: teorie naukowe są bytami historycznymi i jak każdy byt historyczny podlegają zmianom w czasie. Rzeczywiście teoria naukowa może ulec tak znaczącej przemianie, że jedynym powodem, dla której nie zmienia się jej nazwy, jest jej rodowód i pochodzenie. I jednym ze przykładów zupełnie przemienionej teorii był, zdaniem Lennoxa, darwinizm, czyli teoria doboru naturalnego autorstwa Karola Darwina, która w latach 30. XX wieku przybrała nową postać tzw. syntetycznej teorii ewolucji. Jak przyznaje wspomniany Lennox, współczesny darwinizm zmieniony pod wpływem odkryć z zakresu genetyki pod wieloma względami różnił się od swojego XIX-wiecznego pierwowzoru. To jednak nie zmienia faktu, iż właśnie ta pierwotna darwinowska teoria wyznaczyła dalszy rozwój całej biologii ewolucyjnej. Jak pisał francuski historyk nauki Jean Gayon, relacja Darwina do darwinizmu jest pod pewnymi względami relacją wynikową, w tym sensie, że Darwin wpłynął na debaty, które nastąpiły po nim. Ale jest też coś więcej, rodzaj izomorfizmu między darwinizmem Darwina a darwinizmem historycznym. To tak, jakby wkład własny Darwina wyznaczył konceptualny i empiryczny rozwój biologii ewolucyjnej raz na zawsze. Lennox i Gayon, podobnie jak większość współczesnych historyków, zakładają, że Darwin zapoczątkował i ostatecznie zdeterminował rozwój myśli ewolucjonistycznej w naukach przyrodniczych. W ten sposób podpisują się pod pewną historiograficzną tezą, głoszącą, że rozwój ewolucjonizmu następował przez ciągłe poprawianie i udoskonalanie pierwotnego pomysłu Darwina. Tą tezę można ogólnie nazwać koncepcją kumulatywizmu. Teoria kumulatywistyczna w historiografii głosi, że nauka rozwija się właśnie przez kumulację odkryć naukowych. Jednak taka kumulatywistyczna wizja, pomimo tego, że może wydawać się prawidłowa, to jednak dopóki nie zostanie skonfrontowana z danymi historycznymi, to może wykazać, że jednak teorie nie rozwijają się w taki sposób. A w przypadku biologii ewolucyjnej może wykazać, że teoria doboru naturalnego nie była aż tak wpływowa w XIX wieku, jak zakładają kumulatywistyczni historycy. Co więcej, dane historyczne wykazują, że teoria Darwina była przez długi czas ignorowana przez społeczność naukową. W tym podcaście chciałbym się skupić na pewnym szczególnym momencie w historii rozwoju biologii ewolucyjnej, który nastąpił między XIX a XX wiekiem, a który w literaturze historycznej określany jest mianem zaćmienia darwinizmu. Samo pojęcie zaćmienia zostało spopularyzowane w tym kontekście przez Juliana Huxleya, słynnego popularyzatora nauki. On w swojej książce Evolution, the Modern Synthesis użył tego określenia jako nazwy pewnego okresu w historii, który wystąpił przed powstaniem syntetycznej teorii ewolucji, kiedy to właśnie społeczność naukowa była negatywnie nastawiona do teorii doboru naturalnego. Zaćmienie w opinii badaczy miało objawiać się nagłym spadkiem zainteresowania teorią ewolucji Karola Darwina na rzecz innych niedarwinowskich koncepcji ewolucyjnych, takich jak neolamarkizm, ortogeneza czy też saltacjonizm i mutacjonizm, czyli koncepcje inspirowane genetyką Mendla. Po śmierci Darwina w 1882 roku społeczność naukowa zaczęła coraz bardziej odchodzić od jego koncepcji, uznając, że jego teoria nie daje się uzasadnić w perspektywie ówczesnych
danych empirycznych. Dlatego postulowano stworzenie nowych teorii ewolucyjnych, które trafnie wyjaśniałyby zjawisko ewolucji życia. Powstały pod koniec XIX wieku nowe dyscypliny naukowe, w szczególności paleontologia i genetyka, również funkcjonowały w opozycji do darwinizmu, tworząc odmienne koncepcje rozwoju życia. Sytuacja ta zmieniła się dopiero w latach 30. XX wieku, kiedy powstała syntetyczna teoria ewolucji. Biologowie tworzący ujęcie syntetyczne udowodnili, że teoria Darwina jest kompatybilna z rozwijającą się genetyką i w połączeniu z nią jest w stanie rozwiązać wiele problemów występujących w paleontologii, taksonomii i botanice. Wyniki badań przyrodników tworzących syntetyczną teorię ewolucji zostały podsumowane właśnie w książce Huxleya z 1942 roku. Data ta stała się również umownie przyjętym momentem końca okresu zaćmienia darwinizmu. Problematyczność okresu zaćmienia wiąże się z tym, iż samo zaćmienie nie rozpoczęło się z powodu odkrycia jakiegoś nowego faktu istotnego pod względem naukowym, który podważyłby teorię doboru naturalnego. W rzeczywistości dane empiryczne, na których pracowali przyrodnicy niedarwinowscy, były tymi samymi danymi, które później okazały się być zgodne z teorią Darwina. Zasadniczy problem, przed jakim staje historyk i filozof nauki, analizując ten okres, brzmi więc następująco. Dlaczego przyrodnicy z przełomu XIX i XX wieku odrzucili darwinizm, pomimo tego, że był on teorią lepszą i możliwą do uzgodnienia z posiadanymi przez nich danymi empirycznymi? Większość historyków i filozofów nauki, próbując odpowiedzieć na to pytanie, wskazuje na liczne czynniki pozanaukowe, które miały wpłynąć na to, jak ówcześni naukowcy oceniali teorię Darwina. Jeden z takich historyków nauki, który próbował rozwiązać zagadkę odrzucenia darwinizmu na przełomie XIX i XX wieku, był Ernst Mayr. Ernst Mayr był wybitnym filozofem i historykiem nauki, ale również jednym z najważniejszych biologów XX wieku, który przyczynił się do powstania syntetycznej teorii ewolucji. Mayr, tłumacząc przyczynę zaistnienia tego zaćmienia darwinizmu, wskazywał na zewnętrzne, irracjonalne czynniki, które uniemożliwiły przyrodnikom pełną akceptację teorii Darwina. Źródłem tych czynników według Mayra miała być religia, która wzmacniała wiarę w szkodliwe dla teorii Darwina koncepcje filozoficzne, takie jak antropocentryzm, teleologizm, wielki łańcuch bytu czy esencjalizm. Dopiero całkowite odcięcie się od tych koncepcji w XX wieku pozwoliło na pełną akceptację teorii darwinowskiej. Zdaniem Mayra różnorodność powstałych koncepcji antydarwinowskich w okresie zaćmienia wynikała z jednej strony ze wpływów tychże czynników, z drugiej zaś z bardzo powolnego akceptowania przez przyrodników samej teorii Darwina. Według Mayra koncepcja Darwina składała się z różnych elementów, które razem tworzyły jego teorię ewolucji. Tymi elementami były na przykład po pierwsze idea ewolucji gatunków, ale również idea wspólnego przodka, czy w końcu idea doboru naturalnego. Mayr stwierdzał, iż każdy z tych pomysłów był osobno akceptowany przez przyrodników w ciągu 80 lat od momentu opublikowania książki Darwina o powstawaniu gatunków, czyli od 1859 roku. Teorie antydarwinistyczne reprezentowały kolejne stopnie akceptowania poszczególnych elementów darwinizmu, a syntetyczna teoria ewolucji miała być momentem, kiedy udało się ostatecznie zaakceptować je wszystkie. Jak tłumaczył Mayr, teoria Darwina miała charakter antyideologiczny. Przeciwstawiała się wielu popularnym wówczas koncepcjom filozoficznym. Od kreacjonizmu po esencjalizm i teleologizm. Opór, na jaki natrafiała więc teoria Darwina, był związany z ideologiami, którym ta teoria się przeciwstawiała. Cztery główne ideologie miały związek z chrześcijaństwem, a były nimi idea stacjonarnego świata, idea stworzenia świata na drodze jednego nadnaturalnego aktu boskiej kreacji, istnienie harmonijnej przyrody oraz uznanie, że człowiek ma wyróżnione miejsce wśród bytów ziemskich. Według zwolenników tych koncepcji darwinizm, odcinając się od tradycji chrześcijańskiej, promował niemoralną wizję świata. Dopóki akceptowano kreacjonizm, większość problemów metafizycznych, takich jak sens ludzkiego życia czy źródła moralności, znajdowała jasną odpowiedź, której nie oferował darwinizm.
Ten antymetafizyczny i amoralny charakter teorii Darwina miało potwierdzać późniejsze pojawienie się darwinizmu społecznego, które wzmocniło jedynie opór ideologiczny napotykany przez zwolenników Darwina. Jednak darwinizm nie był krytykowany jedynie z perspektywy chrześcijańskiej. Również naukowcy niezwiązani z religią atakowali darwinizm, krytykując go jako teorię metodologicznie niepoprawną. Naukowcy krytykowali więc Darwina, że odchodził on od formułowania teorii na wzór przypominający te teorie z zakresu fizyki, z czego przykładem miał być dobór naturalny, który nie przybrał postaci klasycznego prawa przyrody. Jak tłumaczył Ernst Mayr, nie mógł nawet takiej postaci przybrać, gdyż biologia, w przeciwieństwie do fizyki, zajmowała się badaniem wieloaspektowych, różnorodnych bytów, które posiadając własne, indywidualne cechy, nie mogły być ujęte w jedno generalizujące prawo, tak jak to miało miejsce na przykład w fizyce. Wszelki opis zależności, jaki pomiędzy nimi występował, musiał mieć charakter probabilistyczny. Wiktoriańscy biolodzy nie potrafili jednak tego zrozumieć i wzorując się na fizyce, również poszukiwali stałych praw, co doprowadziło ich do odrzucenia teorii doboru naturalnego. Selekcja naturalna wydawała im się zbyt nieprzewidywalna w działaniu i przeczyła tym samym predykcyjnej wizji praw naukowych, którą promowała ówczesna filozofia nauki. Potrzeba było dopiero przemian, które nastąpiły na początku XX wieku w fizyce i w matematyce, polegających na odrzuceniu ściśle deterministycznej wizji świata i przyjęciu koncepcji praw probabilistycznych. Ze względu więc na swoją naturę, dobór naturalny został odrzucony jako niepoprawny metodologicznie, gdyż jego idea przeczyła skrajnie deterministycznej wizji świata promowanej przez wiktoriańskich naukowców. Dobór mógł więc zostać zaakceptowany w nauce dopiero, gdy ta zrezygnowała z dwóch ważnych założeń, czyli zrezygnowała z wizji świata jako pewnego harmonijnego systemu zdeterminowanego przez rządzące nimi prawa natury oraz z koncepcji teleologicznego rozwoju rzeczywistości. I teleologia była kolejnym integralnym składnikiem wizji świata, którą promowała XIX-wieczna fizyka, jak i kreacjonizm. Teleologia jest to koncepcja zakładająca, że wszystkie procesy mają swój ostateczny cel. Dobór naturalny, który był z założenia procesem bezcelowym, był właśnie z tego powodu odrzucony przez środowisko naukowe, które właśnie akceptowało teleologizm. Fizycy odrzucali dobór naturalny, który uważali jako proces zbyt losowy w działaniu, zaś teologowie, wierząc, że świat został stworzony w celu ciągłego doskonalenia, uznawali dobór za tezę niezgodną z ich wizją religijną. Kreacjoniści ponadto uznawali, że procesy nie tylko mają swój ostateczny cel, ale również, że wpisują się w tak zwany wielki łańcuch bytu. Zgodnie z ideą wielkiego łańcucha bytu, kreacjoniści głosili, że istnieje pewna naturalna hierarchia funkcjonująca na świecie, dzięki której można uporządkować organizmy od najgorszych do tych najbardziej doskonałych. Zgodnie więc z tym pomysłem zakładali, że jeżeli ewolucja miałaby zachodzić, to przemiany organizmu muszą polegać jedynie na jego udoskonaleniu lub jego degeneracji. Co też nie było zgodne z pomysłami Darwina, który uważał, że nie ma takiej naturalnej istniejącej hierarchii. Zdaniem Ernsta Mayra problem teleologizmu polegał na tym, że pod pojęciem teleologii rozumiano wówczas różne procesy i dopiero uchwycenie różnicy pomiędzy nimi pozwoliło na rozwiązanie problemów związanych z interpretacją doboru naturalnego. Jak tłumaczył Mayer, jako teleologię rozumiano teleomatię, czyli proces w pełni zdeterminowany przez działanie praw fizycznych, jak na przykład spadanie kamienia na mocy prawa grawitacji, procesy teleonomiczne, czyli wynikające z programu regulującego ich przebieg, jakim jest na przykład ontogeneza, czyli rozwój osobniczy, oraz procesy będące wynikiem adaptacji systemu do wykonywania jakiejś funkcji, jak na przykład działanie narządów. Jedynie te dwa ostatnie rodzaje teleologii są badane w biologii. Czwartym, najbardziej kontrowersyjnym rodzajem teleologii jest finalizm, czyli teleologia kosmiczna, zakładająca istnienie ukierunkowanych procesów sterujących całym światem.
Zdaniem Mayera właśnie przez odrzucenie finalizmu możliwy był dalszy rozwój biologii i pełna akceptacja teorii ewolucji Darwina. Oczywiście ta propozycja Mayera jest jedną z wielu hipotez, dlaczego darwinizm był na początku odrzucony przez społeczność naukową. W tym podcaście nie skupimy się na odkryciu, dlaczego darwinizm był odrzucony na przełomie XIX-XX wieku, ale wydaje mi się, że ta interpretacja Mayera jest o tyle ważna, że pozwoli Państwu na pełne zrozumienie, dlaczego te koncepcje naukowe, które pojawiały się właśnie na przełomie XIX i XX wieku, przybierały taką, a nie inną postać. Od przyszłego odcinka zacznę Państwu opowiadać o tych różnych koncepcjach naukowych i być może sami Państwo przekonacie się, jak bardzo były one inspirowane filozofią i tym samym przekonacie się również, w jaki sposób nasze przedzałożenia filozoficzne i przedzałożenia filozoficzne naukowców kształtują wizję świata. W kolejnym odcinku tego podcastu opowiem Państwu o pierwszych teoriach ewolucyjnych, które powstały jeszcze przed Darwinem. I na ich przykładzie będziecie mogli Państwo zobaczyć, w jaki sposób takie koncepcje jak teleologia czy wielki łańcuch bytu inspirowały tych pierwszych predarwinowskich ewolucjonistów. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia w przyszłym odcinku.